Wczoraj Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, że bez względu na to, jaka będzie prawda, że tej prawdy dowiemy się niebawem i poczekajmy na komunikat w tej sprawie osób do tego uprawnionych. Ja uprawniona nie jestem. Pan prezes powiedział też, że być może tej prawdy nie da się ujawnić, pokazać. No, biorąc pod uwagę to chociażby historię różnych wydarzeń, w której byliśmy uczestnikiem, to chyba taka wypowiedź pana prezesa nikogo nie powinna dziwić. Wcześniej mówili państwo, że można sprowadzić wrak, da się wszystko zrobić, wystarczy, że przejmiecie władzę. Proszę państwa, wszystko można zrobić, mając dobrą wolę z drugiej strony. Widocznie są powody, które powodują to, że prezes Jarosław Kaczyński powiedział to, co powiedział, i dobrej woli z drugiej strony nie ma. Kim jest ta druga strona? No jak pan myśli? No, nie wiem. Rosja? W mojej ocenie tak. I tylko oni stoją na przeszkodzie, proszę do państwa, wyjaśnienia katastrofy. Proszę mnie nie ciągnąć za język, bo tak jak powiedziałam, ja nie odpowiadam za tę sferę. Nie mam dostępu do dokumentów i odsyłam państwa do Antoniego Macierewicza albo zachęcam cierpliwość, poczekajmy na oficjalny komunikat w tej sprawie osób uprawnionych.